Witam Państwa. Nazywam się Dorota Bec, jestem prezesem Lokalnego Działania Partnerstwa Ducha Gór. Tak króciutko postaram się pokazać Państwu, chociaż Pani Kasia tutaj prezentując wcześniej gminę Obrodniki, Lokalną Grupę Działania z tamtego rejonu, tak naprawdę pokazała też istotę Lokalnej Grupy Działania i tego, co można między innymi przez środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym okresie można było i nadal jeszcze można zrobić, więc ja no, tak powiem, troszeczkę powiem bardziej to, co jest dla Państwa bliższe, czyli z naszego regionu. Jakby bardzo podobne działania, bo lokalne grupy działania mają podobny charakter, podobne możliwości jak udzielania dofinansowania, więc te przedsięwzięcia są bardzo podobne. To jest z jednej strony, natomiast z drugiej strony też pokażę Państwu to, co my na tym terenie jakby robimy, co wydaje nam się, że jest troszeczkę bardziej innowacyjne i być może trochę inne niż w innych grupach. Tak, żebyście Państwo mogli zobaczyć, co przez lokalną grupę działania można również zdziałać, gdybyście Państwo stali się takim obszarem, który lokalną grupą działania mógłby być objęty, mógł korzystać z tego dofinansowania, z tych środków, poza odnową wsi dolnośląskiej, o której Pani Kasia tutaj mówiła, czyli ze środków Urzędu Marszałkowskiego Krajowych, po środki tutaj unijne. Ja powiem stricte i bardziej ściśle o środkach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 LIDER, ale również działaniach, które my jako Lokalna Grupa Działania podejmujemy z innych środków, czyli pozyskując również inne środki. My mamy troszeczkę jakby taką też inną, od razu powiem, specyfikę, bo bardzo się cieszę, że akurat Oborniki się tutaj znalazły, bo Oborniki są, myślę, bardzo fajnym takim przykładem, gdzie samorząd bardzo pięknie, moim zdaniem, wspiera jakby te lokalne inicjatywy mieszkańców i wszystko to, co się dzieje na tym obszarze. My mamy troszeczkę inny charakter jakby działania, dlatego że u nas, w naszym przypadku, lokalna grupa działania, ani pracownicy, ani osoby tutaj bezpośrednio zajmujące się liderem, nie są pracownikami samorządów, ale ma też prawdopodobnie dlatego inny troszeczkę charakter. I myślę, że to będę chciała tutaj pokazać i nieco zaznaczyć. My jesteśmy w tej chwili, jakby na ten moment, bardzo małym partnerstwem w porównaniu do innych tutaj w okolicy. W tej chwili obejmujemy tylko wsparciem 5 gmin, między innymi Piechowice właśnie nie były możliwe niestety do wsparcia ze względu właśnie takich programowych, które mówił tutaj dyrektor, czyli miasteczka powyżej 5 tysięcy mieszkańców niestety nie mogły do programu LIDER przystąpić, czego bardzo żałowaliśmy od samego początku, ponieważ przypomnę tylko nieco historii, bo Państwo możecie już o tym nie pamiętać, ale już w 2004 roku, a mamy w tej chwili 2013, kiedy myśmy zaczynali jako partnerstwo z pierwszymi tymi gminami, między innymi z gminą Piechowice, była podpisana deklaracja już wstępnie o współpracy, kiedy jeszcze nie było do końca wiadomo, nie było twardych rozporządzeń jeszcze do tego nowego okresu programowania i kiedy nie było jeszcze wiadomo, czy te Piechowice będą mogły przystąpić, czy nie będą. W zasadzie i z Piechowicami, i ze Szklarską Poręgą, i z Kowarami, i ze Starą Kamienicą, ze wszystkimi gminami mieliśmy podpisane już jakby wstępne deklaracje o współpracy. No potem jakby te zapisy programowe rozstrzygnęły to za nas trochę i jakby ograniczyły tę możliwość przystąpienia. Więc na ten moment działamy na tych 5 gminach, ale tak jak tutaj też dyrektor, myślę, ważną rzecz zaznaczył, między innymi chociażby takie miasteczko jak Karpacz, które po prostu nie przekroczyło tych 5 tysięcy mieszkańców, ma możliwość, korzysta również dosyć namiętnie z tych środków, to co jest możliwe, rzeczywiście wykorzystując swoją szansę, bo też nigdy nie wiadomo, kiedy Karpacz przekroczy te 5 tysięcy, czy będzie nadal mógł korzystać z tego wsparcia. Więc oni po prostu, póki mogą, to korzystają i robią to, myślę, jak najszybciej i na ile mogą. Naszymi zasobami to oczywiście to, co tutaj też Pani Kasia wspomniała, że Oborniki mają zupełnie inny charakter. My mamy charakter nieprawdopodobnie turystyczny, górski, ale równocześnie mamy bardzo dużo partnerów również biznesowych i to tylko tak powiem z drugiej strony, poza pracą z mieszkańcami, stowarzyszeniami, to co my również rzeczywiście robimy i wspieramy rozwój trzeciego sektora na obszarach wiejskich, to równocześnie mamy bardzo silny sektor biznesowy i to nie jest proste. Nie jest proste dla nas, nie jest proste dla nikogo, ale zaraz pokażę przykład, moim zdaniem bardzo dobry, na niełatwą, ale bardzo efektywną współpracę pomiędzy na przykład LGD i biznesem i co z tego może wyniknąć. I to są bardzo, myślę, dobre przykłady, ale tak jak mówię, no nic nie jest proste. Jeżeli chodzi o walory zasobów, tak jak mówię, mamy ogromne zasoby
krajobrazowe, mamy tradycje, mamy skały, jedne z najbardziej znanych w całej Polsce, wspinaczkowych skały, Dolina Pałaców i Ogrodów, którą na pewno wszyscy Państwo znacie. I jest to też tego typu pociąg, który, że tak powiem, przyciąga również tutaj rzesze turystów. I ja myślę, że jeżeli chodzi o same Piechowice, i to, co być może w przyszłości się wydarzy, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków, proszę się nie obawiać takich lokomotyw, bo to lokomotywy napędzają ludzi nam wszystkim, tak? Jak się okazuje, chociażby jakby Dolina Pałaców i Ogrodów, czy też Karpocz, który ma specyfikę, nie każdy lubi, tak? Tak bym powiedziała, może bardzo optymistycznie oględnie, ale prawda jest też taka, że są to takie miejsca, które stanowią pewnego rodzaju lokomotywę, która przyciąga jakby dla nas wszystkich, jakby z korzyścią dla nas wszystkich też działa. Mamy ogromne tradycje lniarskie, tkackie, piernikarskie, papiernicze, szklarskie, górskie. Mamy takie zasoby, że czasami ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, nie mogą wręcz w to uwierzyć, że my mamy taki nieprawdopodobny zasób i bogactwo. I powiem jeszcze o jednej rzeczy tak przy okazji, bo dostaliśmy ostatnio piękną publikację na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Momioskarb, czyli to jest wydana publikacja przez Muzeum Etnograficzne właśnie dotycząca tradycji. Bardzo nam się podoba. Dostaliśmy ją dosłownie wczoraj, natychmiast ją połknęliśmy i przeczytaliśmy. Znakomity zasób informacji również dla osób, które być może później w Piechowicach będą z nami współpracować i opierać na przykład swoje działania. Czy to będą usługi, czy to będą kulinaria, czy to będzie cokolwiek innego, będą opierać na tradycjach. To jest to piękna wskazówka i bardzo konkretny materiał, na którym można pracować. To polecam szczerze, jeżeli Państwo możecie, macie do tego dostęp i Urząd Marszałkowski też to udostępni, również gminie Piechowice, no na pewno. To jest to naprawdę wartościowa publikacja, na której można się opierać. My mamy lokalną strategię rozwoju, według której działamy i między innymi w ramach lokalnej strategii rozwoju, oczywiście poza funkcją taką podstawową, czyli przydzielania również środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, mamy również szkolenia i spotkania, czyli tak naprawdę my to nazywamy uruchamianiem aktywności ludzi. O tym pani Kasia opowiedziała. Ja powiem tylko tak, że u nas dzieje się to bardzo podobnie. Nie będę się nad tym rozwodzić, natomiast powiem tylko jedną rzecz, że tam, gdzie nam po prostu brakowało pieniędzy najzwyczajniej w świecie, mówię o tym, że po prostu z Prową, jako małe partnerstwo, mieliśmy stosunkowo mało pieniędzy w stosunku jakby do innych organizacji tego typu, ale na przykład w latach 2009-10 pozyskaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie jest potworna konkurencja. To jest bardzo przyjazny program rządowy do organizacji, natomiast konkurencja, tam jest kilka tysięcy wniosków składanych, natomiast nam się udało pozyskać duże dofinansowanie na projekt dwuletni w latach 2009-10 i w ubiegłym roku, w roku 2012. Dla nas to jest ogromny sukces i jakby wsparcie finansowe wtedy dla tych działań, tego obszaru, na którym działamy. I w latach 2009-10 robiliśmy projekt dotyczący wspierania właśnie organizacji wiejskich. Czyli był to program aktywizacji obszarów wiejskich, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. I to jest coś, co jakby normalnie już w tej chwili funkcjonuje w wielu miejscach. W wielu miejscach jakby takie działania są podejmowane. Czy to będzie w ramach działań gmin, niektórych, oczywiście niewielu. Tu Oborniki moim zdaniem są pięknym przykładem i dobrą praktyką tworzenia klastrów, wspierania właśnie organizacji. No uważam, że znakomity przykład, który został tutaj podany. Oczywiście robimy, tak jak pani Kasia mówiła, wyjazdy promocyjne i powiem tak, wyjazdy promocyjne, ponieważ znowu mamy mało środków, angażujemy biznes, angażujemy gminy, angażujemy inne osoby, nawet w postaci producentów lokalnych. My możemy wtedy zapewnić na przykład pewną część, na przykład finansujemy, wykupujemy stoisko, tak? Ale już wypełnienie treścią tego wszystkiego i reprezentowanie nas wszystkich jako regionu, na przykład w ustaleniu oczywiście z producentami czy usługodawcami, robimy to wspólnie. I na tym moim zdaniem polega wartość. To nie jest tak, że my ludziom fundujemy wszystko, tak? I wszystko zapewniamy, tylko angażujemy ich w to, żeby takie działania realizować po prostu wspólnie. Dlatego wszystko rozpracowujemy pod względem logistycznym bardzo szczegółowo. I między innymi też przyjmujemy wizyty studyjne w ubiegłym roku. Było u nas z powodu skarbca Ducha Góry, o którym zaraz powiem bardziej szczegółowo, było u nas aż 6 wizyt studyjnych.
głównie łódzkie i Górny Śląsk, gdzie przez Górny Śląsk zostaliśmy uznani za dobrą praktykę z takimi niewielkimi, jak według nas nam się wydawało, działaniami. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, ale Związek Gmin i Powiatów Śląskich uznał nas za dobrą praktykę, zaprosił nas w grudniu na takie spotkanie z Związku Gmin i Powiatów, gdzie mogliśmy zaprezentować właśnie działania tego, co Pani mówiła, Kasia, w Galerii Produktu Lokalnego, czyli miejsca, w którym można te produkty nabyć, sprzedawać, produkować. Jest po co wtedy? Jest miejsce też, po co to można robić, prawda? Czyli w ramach działalności odpłatnej również organizujemy wizyty studyjne, warsztaty i sprzedaż produktów. I myślę, że to jest bardzo ważny taki element, że też pokazujemy innym organizacjom. W tej chwili pracujemy bardzo ostro z dwoma kołami gospodyń wiejskich, które doprowadziliśmy do rejestracji właśnie w KRS-ie, czyli normalnie jako stowarzyszenia, ale bardzo mocno z nimi pracujemy nad czym? Nad tym, żeby panie sprzedawały w sposób absolutnie legalny i w dodatku jeszcze, żeby to były produkty lokalne i żeby to były później produkty zarejestrowane jako tradycyjne, żeby te koła gospodyń wiejskich mogły jakby produkować legalnie żywność, dania i tak dalej. Więc to są dwa koła, między innymi z Podgórzyna i z Mysłowic, nad którymi teraz jakby pracujemy właśnie w taki sposób. No i oczywiście współorganizujemy imprezę na terenie LGD. I powiem tak, taki niewinny punkcik na samym końcu, partycypacja społeczna, dla nas bardzo, bardzo istotny. Okazało się, że rozmawiając z ludźmi, zapraszając ich do tego, żeby dzielili się swoim doświadczeniem, pomysłami, to między innymi, co tutaj też w przypadku obornik było widoczne moim zdaniem, okazało się, że ludzie mają wiele pomysłów, my wszystkiego nie załatwimy, zaczynamy jakby oddawać im to, jakby te pomysły, albo przejmować od nich pomysły i realizować je po prostu wspólnie. I partycypacja społeczna, cała marka lokalna, którą zrobiliśmy w ubiegłym roku, jakby proces odbył się na zasadzie włączania ludzi, bo partycypacja społeczna to jest po prostu pytanie ludzi o zdanie, ale również uwzględnianie tego zdania później w naszych działaniach, tak? Czyli żeby po prostu ludzie wiedzieli, co robimy, ale żeby również mogli współdecydować o tym, jak to będziemy wszystko przeprowadzać. Tutaj troszeczkę może już bardziej obrazowo, to był wstęp bardziej tekstowy. Już w 2010 roku, mając jeszcze biuro w Jeleniej Górze, uruchomiliśmy Skarbiec Ducha Gór. Miejsce było fatalne. I historia jest bardzo ciekawa z tego powodu, dlatego że myśmy to zrobili nie z powodów, nie wiem, zysku, tak, gospodarczych, jakichś przedsięwzięć, tylko wymyśliliśmy sobie, że skoro chcemy pracować z ludźmi, to po prostu stwórzmy takie miejsce, w którym będzie można pokazywać produkty lokalne, będzie organizowana sprzedaż i raz w tygodniu, w sobotę była organizowana sprzedaż trochę na zasadzie powrotu do takich właśnie ryneczków, jak było kiedyś, targowisk, gdzie po prostu producenci lokalni w sobotę od 10 do 14 przywozili swoje produkty i mogli je w tym pomieszczeniu po prostu sprzedawać. Myśmy w tym nie uczestniczyli, myśmy dawali miejsce. Natomiast tak jak mówię, dla nas nie było to przedsięwzięcie w żaden sposób gospodarcze, było to dla ludzi po prostu, ale rolę odegrało ogromną, dlatego że co się wydarzyło? Producenci zaczęli się zastanawiać właśnie, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, jaki ten produkt jest, jak go mogę legalnie sprzedawać, czy ja go mogę legalnie sprzedawać. Odegrało to ogromną jakby rolę taką edukacyjną, ale również integracyjną z nami i między producentami, którzy te produkty wytwarzają, również wymiany informacji na ten temat po prostu. I to było otwarcie skarbca, to było no, przedziwne przedsięwzięcie jak na tamten moment, ale bardzo fajne, dlatego że powstała społeczna rada producentów dotycząca przyjmowania nowych produktów, powstał regulamin zrzeszenia w skarbcu i zasad sprzedaży, czyli mówiąc tak, właśnie partycypacja społeczna, to jest włączanie ludzi. Producenci, myśmy zapewniali tak naprawdę pomieszczenie, decyzją zarządu z własnych środków przeznaczyliśmy pieniądze na utrzymanie tego pomieszczenia, natomiast sami ludzie, sami producenci pełnili tam dyżury, robili wystrój, jakby zajmowali się tym, żeby to wypełnić po prostu treścią. To oddaliśmy im całkowicie, natomiast my ich po prostu wspieraliśmy. Producenci właśnie zapewniali jakość produktów, udział bezpośredni, no, po prostu zajmowali się tym, jak to robić, jak to sprzedawać.
Natomiast słabe strony to były, to była lokalizacja, brak jednej osoby zajmującej się galerią. Były to naprawdę jednak bardzo dobre doświadczenia, bo to były pierwsze doświadczenia, integracja ludzi, poszukiwanie rozwiązań, spotkania producentów i moim zdaniem odegrało to kolosalną rolę w stosunku do tego, co w efekcie powstało w ubiegłym roku. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać w efekcie środki z FIO na skarbiec Ducha Gór i kreowanie marki lokalnej Ducha Gór. I w tym projekcie, ponieważ brakowało nam osoby prowadzącej właśnie tego skarbca, w tym projekcie wpisaliśmy zatrudnienie osoby, animatora, ale nie osoby do sprzedaży, tylko animatora, bo tutaj bardzo często też to sformułowanie padało w przypadku Odnowy Wsi. Animatora, który miał za zadanie nie tylko zorganizować jako ten skarbiec, ale pracować dalej jakby z producentami. Bo to nie jest tak, że ci producenci po prostu są, a my tylko do nich zapukamy i powiemy dzień dobry, chcielibyśmy sprzedawać Państwa produkty. Najczęściej jest tak, że tych producentów albo po prostu w ogóle nie ma, albo jest tak, że ktoś coś robi w domu i do głowy mu nie przyjdzie, że mógłby na przykład dane rzemiosło, produkt, czy wytwór artystyczny, czy jakiś, nie wiem, przetwór na przykład, sprzedawać. Po prostu nie przyjdzie mu do głowy, bo nie wie, jak to zrobić też, prawda? To są różne przyczyny tego. Więc to jest tak, że trzeba aktywnie poszukiwać jakby tych ludzi, włączać ich, pokazywać, że jest sens to robić po prostu. I między innymi z tych środków okazało się, że samorząd miasta Karpacza docenił nasze, no takie trochę mizerne na początku wysiłki w tej Jeleniej Górze i w fatalnym miejscu, ale co się okazało, że jeżeli coś czasami podejmujemy niekoniecznie jakby dla nie wiadomo jakich korzyści, ale robimy to po prostu dla ludzi, to samorząd to docenił i zaproponował nam, to jest jedna z najlepszych rzeczy, która nam się mogła w tej sytuacji przytrafić, zaproponował nam po prostu pomieszczenie na skarbiec Ducha Gór przy głównej ulicy w Karpaczu. I to jest, pomimo, że można Karpacza nie lubić, tak, jeżeli jako miejsca wybitnie turystycznego, no nie każdy lubi odwiedzać takie miejsce, bo to jest miasteczko o charakterze takim bardzo komercyjno-turystycznym, tak. Natomiast jest to właściwe miejsce do tego, żeby turyści mogli zobaczyć, ale również nabyć produkty lokalne prawdziwe, tak? Nie z półproduktów, nie z Chin, nie sprowadzane przez, nie produkowane z nieposzanowanym, jak w zasadzie fair trade, prawda? Więc to jest bardzo właściwe miejsce. W tym czasie, jak okazało się, że uzyskaliśmy te środki z FIO, to po prostu było to tak, że to się wszystko pięknie jakby zbiegło. Przypadków podobno nie mam, więc prawdopodobnie przypadek też nie był. I co się okazało, że to zaproponowany nam lokal jest na tyle duży, że z przodu prowadzimy galerię produktu lokalnego, natomiast na tyłach tego, no można by powiedzieć w tej chwili sklepiku, mamy po prostu biuro lokalnej grupy działania. Mamy po prostu wydzielone jedno od drugiego równocześnie. Co jeszcze? Prowadzimy, i to powstał pomysł już we współpracy z samorządem, prowadzimy równocześnie informację terytorialną, czyli taką regionalną, dotyczącą całego obszaru LGBT. I to jest bardzo ważna rzecz. Ponadto prowadzimy punkt informacji dotyczący tego, co to jest produkt tradycyjny, co to są produkty gwarantowanej jakości terytorialnej, na przykład oznaczenia unijne, tak? Czyli prowadzimy informacje dla ludzi, którzy są tym zainteresowani, chcieliby u nas jakby być, sprzedawać i tak dalej, z nami się zadawać i produkować, czyli wspieramy po prostu lokalną przedsiębiorczość tym samym. Tak wygląda sklepik, produkty. Promujemy również cały nasz obszar, nie tylko jedno miasteczko czy gminę. To wszystko jest rękodzieło. Bardzo niewiele w tej chwili jeszcze mamy legalnie sprzedawanych produktów żywnościowych, ale to jest wszystko jakby kwestia czasu. Tak? Głównie w tej chwili sprzedajemy rzemiosło artystyczne i promujemy po prostu cały obszar i mamy lokalny punkt konsultacyjny produktu lokalnego. Natomiast jest to znakomite miejsce aktywizacji. Co jeszcze tak szybciutko? Wymyśliliśmy również we współpracy z biznesem i z naszymi gminami Festiwal Smaków Liczy Rzepy, w ogóle Święto Ducha Gór, w które wpisało się wiele przedsięwzięć. I Festiwal Smaków Liczy Rzepy jest robiony we współpracy z Dworem Liczy Rzepy, czyli z biznesem. Dzień Otwartych Pracowni, które robimy z drobnymi przedsiębiorcami, czyli naszymi producentami. Są to dni, podczas których bezpłatnie osoby chcące zobaczyć, co dany producent wytwarza i jak to jest wytwarzane, może uczestniczyć w warsztatach, tak mówiąc krótko.
I to między innymi robiliśmy w ubiegłym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, więc wszystko się pięknie jakby zazębiło. Ludzi było, prawie 300 osób przewinęło się przez 9 warsztatów. Tak? Od szycia, wyszywania, czerpania papieru, filcowania wełny i tak dalej, dojenia kóz, również wytwarzanie sera. Również wycieczki po krainie Ducha Gór wpisaliśmy w Święto Ducha Gór na podstawie wydanej przez nas gry edukacyjnej. Tutaj, jeżeli chodzi o festiwal smaków i rzepy, również przeprowadziliśmy konkurs na produkty lokalne i między innymi w trzech kategoriach, ponadto kuchnia i danie liczy rzepy również zostało zapunktowane. To są między innymi plakat i zdjęcia tego pierwszego festiwalu smaków liczy rzepy. Między innymi pan Jasiek Kuroń był jednym z jurorów oceniających i takich napędzających też, dających prestiżowi tej, prestiż tej imprezie, bo ludzi było bardzo dużo, proszę zobaczyć, tak wyglądało, mieliśmy 40 wystawców, była to pierwsza impreza, a mieliśmy 40 wystawców, bardzo dużo ludzi, ale co było przyciągające? Warsztaty. Nie sprzedaż, tak? Nie jest stragany, gdzie można wszędzie to spotkać, ale to, że dzieci mogły, zaraz na przykład z rodzicami, wziąć udział w warsztatach. I to było takim magnesem przyciągającym. Tutaj przedstawiam jakby podczas festiwalu smaków liczy rzepy między innymi jakie produkty na naszym terenie wygrały. Od razu mogę powiedzieć, że gołąbki ziemniaczane panie Krystyny Kowalik z Piechowic mogły dostać nagrodę również. Skoro mogły dostać i zaczęliśmy współpracować również z Piechowicami, to zostały one bardzo wysoko ocenione między innymi przez pana Jaśka Kurenia. To są gołąbki nadziewane takim nadzieniem ziemniaczanym. Salami dojrzewające z Rzosówki, z Wrzeszczyna i oczywiście ser kozi z kozieradką państwa Sokołowskich z koziej łąki. To jest produkt tradycyjny już zarejestrowany od dawna, również będący w kulinarnej tradycji. Słucham? No, na razie nie ma, ale to wie pan, nie wszystko na raz, nie wszystko od razu się da. Proszę mówić, co Piechowice skorzystają w no właśnie, ja pokazuję cały czas to, co do tej pory korzystają jakby gminy, które i osoby, które mieszkają, mieszkańcy, tak, mieszkający na obecnie obszarze i dokładnie tak samo będą mogli korzystać mieszkańcy Piechowic. Ja nie mogę powiedzieć o Piechowicach, bo tam, gdzie Piechowice w tej chwili są, to pokazuję, ale jest to w niewielkim zakresie i tylko tam, gdzie rzeczywiście no, było to możliwe, prawda, bo nie wszędzie jakby Piechowice z racji tej terytorialnej mogły po prostu zaistnieć. To są produkty, to jest cała impreza, ocena, to jest Dzień Otwartych Pracowni, który robiliśmy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Również wytwórcy, producenci z obszaru Piechowic oczywiście będą mogli, zarówno jeżeli chodzi o skarby z budowy galerii lokalnego, jak i wydarzenia, które robimy, po prostu uczestniczyć. Będą mogli również jakby promować i wspierać ten obszar. To są warsztaty hafciarstwa. Okazało się, że tak zapomniana sztuka cieszy się dużym zainteresowaniem. To są warsztaty w Koziej Łące, w piernikarni, to było zdobienie i pieczenie pierników, Dzień Otwartych Pracowni. No i wędrówki po krainie Ducha Gór, zrobiliśmy taką grę edukacyjną i w ramach tej promocji tej gry zrobiliśmy bezpłatne wędrówki dla między innymi grup szkolnych, dla zainteresowanych turystów, ale to jest gra edukacyjna i niełatwo w nią zagrać. Ostatnio słyszałam taką opinię od dzieci w wieku od 10 do 12 lat, że trzy podejścia robili, ale w końcu zrozumieli i co się okazuje, że grają już któryś raz i się nie znudzili, a bardzo trudno jest zainteresować młodzież i młode osoby w taki sposób grą, która by jeszcze miała walory edukacyjne. I tam są między innymi informacje o regionie w tej grze. To jest muzeum etnograficzne, są wydarzenia, w których bierzemy udział. Wówczas również mieszkańcy, producenci mają szansę brać udział w tego rodzaju wydarzeniach. Tu są między innymi imprezy dofinansowane przez lokalną grupę działania w ramach małych projektów, o których pani Kasia mówiła. Tu jest akurat przykład Małej Wielkanocy dożynek we dworze, czy też Święta Pierników w Pałacu Łomnica, ale również gmina Mysłakowice dwukrotnie realizowała projekty dotyczące produktu lokalnego, ale również promocji jakby wsi i działań na terenie wsi. Ponadto Dolina Pałaców i Ogrodów. No a tutaj pokazuję markę lokalną, którą wdrażaliśmy
i między innymi Bychowice również brały udział w debatach, włączały się w to spotkanie również przedstawiciele samorządu, byli na seminarium i byli obecni i wtedy co mogą skorzystać? No mieszkańcy mogą skorzystać, gmina może skorzystać, stowarzyszenia, wszystko to, o czym pani Kasia mówiła, przez lokalną grupę działania i jeszcze więcej, bo tak jak mówię, prowadzimy również wsparcie, podobnie jak tutaj pani Kasia, prowadzimy wsparcie dla lokalnych organizacji, dla mieszkańców, w sensie doradztwa, gdzie pozyskać pieniądze. I nie zawsze tylko i wyłącznie z programu rozwoju obszarów wiejskich, bo od razu odpowiadamy, gdzie można jeszcze skorzystać. U nas między innymi wieś Gruszków, Łomnica, Wysłakowice uczestniczyły w odnowie dolnośląskiej. Wieś Gruszków jest fajnym przykładem, bo oni między innymi z Fundacji Wspomagania Wsi i z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich później, po pierwszym kroku w odnowie wsi, zaczęli pozyskiwać po prostu kolejne środki finansowe. To jest taki jakby przykład na ten moment. Także dziękuję bardzo.